Ale dzisiaj gorąco. O, jaka ładna muzyka. Filip? Brawo, maestro! To przez upał nie nosisz kapelusza? Kapelusza? Znam jednego świerszcza, który nosi kapelusz. To Filip. Ja jestem Axel. Ojej, wyglądacie prawie identycznie. Nic dziwnego. Jesteśmy kuzynami. Musiałem opuścić moją polanę z powodu suszy. Sucha trawa wydaje kiepskie dźwięki. Tutaj dopiero jest prawdziwy raj. Filip na pewno bardzo się ucieszy, że tu jesteś. Powiem mu. Filip? Nie, jestem Salto, żongler dźwięków. Szukam właśnie wysokiego C. Jest trochę poza tonacją, ale może być. Ale fajnie. Mogę spróbować? Łap! O! Maju, zobacz, jak ja ładnie żongluję. O! Zgadnij, kogo spotkaliśmy. Twoich kuzynów, Axela i Salto, chcą się z tobą spotkać. O, ale ja nie chcę. Nie mam zamiaru widzieć się z nimi. Ale dlaczego? Są bardzo mili. Nie dopytuj, po prostu nie mam ochoty. Filipie, mógłbyś się chociaż z nimi przywitać. Przybyli tu z daleka. Niepotrzebnie, przekonacie się. Nie rozumiem go. Hej, pszczółki! Jesteście tutejsze? Tak! Ale Maju, Filip odradzał nam... Podwójny Axel! Nie do wiary! Ty też tu jesteś? Hej! Ale tempo! Jak wy to robicie? Nigdy nie widziałeś dwóch witających się ze sobą świerszczy? No, nie. Nauczcie mnie tak, proszę. W porządku. Piąteczka, kolego. Au! Proszę au. Bardzo. Tak właśnie się żegnamy. To wcale nie było śmieszne. Nic ci nie jest, Guciu? Co się z wami stało? Pomieszało się wam w głowach? Zauważyłaś? Zmienili kolor, gdy zaczęli się witać. Przede wszystkim niespodziewanie coś im odbiło.